Dzień dobry, misiaki. Dzisiaj wielki dzień dla mnie, ponieważ jest to film, w którym pokazuję moje stare filmy. A właściwie nie takie stare, tylko sprzed 2 lat, bo tylko z tego okresu mam filmy. To oznacza, że Bartek właśnie otworzył kanał, także wbijajcie link w opisie i zostawiamy mu oczywiście suba. Też był taki 12-letni Bartek, który marzył o tym, żeby bić 100 tysięcy w 24 godziny. Przysięgam, był taki. Nie mam filmów niestety, tak jak na przykład Mafalski, albo Wika, albo Patryk, których nagrywali coś mając 12 lat, albo tam 13-14. Ja tam mam już 20 lat. Ej, ja zaraz wymiotuję. Była taka jedna osoba, którą się bardzo inspirowałem. Okay. Jeśli ktoś z was zgadnie, co to za osoba, wygrywa 5 stówek. Gącia. Ale jeszcze nie zacząłem! Ameryka czy Polska? Nie wiem. Dobra, zaczynamy! Jest to film o kawie. Dziewki. Ale miałeś niewygodne krzesło. O Jezus, ten kubek jest u nas w domu! Jaki mały! Patrz, ile książek tam z tyłu. No tak. Ale super zupełnie w innym stylu. Ja jestem ciekawa, co ten filmik przyniesie ogólnie, co się będzie działo. Kompletnie nic. Ej, bardzo. Nice. Patrz, jakie ujęcie. Ja wygodnie ci było na tym krześle? Nie wiem. Wygląda, jakby było mega niewygodne. No i koniec. Co montowałeś? Mój pierwszy film, którego nie pokażę. No. Przysięgam, nie pamiętam, kiedy ostatni raz tak się zwijałem. Jak Wika do Ziomala straszyła chyba wtedy ostatni. To kolejny film nazwałem, nie wiem czym się kierowałem, Spacer po grzybach. O, Bartek, widać, że w ogóle chciałeś iść w zupełnie inną stronę YouTube'a, mam wrażenie. Co się stało? Ja właśnie, co w ogóle sądzicie o tym filmie? Artystyczny zupełnie nie w tym stylu, który jakby wiesz, tworzymy. My w ogóle nie robimy żadnych artystycznych rzeczy. Czysty chaos. 26 wiosów miałem pod tym filmem, jak coś. Mama, Bartek i... Tak, nie, moje było z 20. Ale zobaczcie tutaj, że to jest kompletnie film trochę o niczym. Czy ty już będziesz mówić? Tu chyba będę mówić. Dobra, puszczam. Let's go! Wow! Jak skręcał ten przesłonę. Ej, włosy jakie śmieszne. Wow! Patrzcie na to. Stupeczki. Cockshot, to jest taki what the fuck? Bo jest tego znany. What the fuck? Jezus Maria. Nie było takiej zimy od, nie wiem, 5 lat? Boże. W ogóle gada tak samo, jakby to było nagle wczoraj. Ciągle tylko kopać drzewa. Dlaczego kopałeś drzewa? Żebyś się ekspan. Żebyś się ekspan, patrz. Ale cięć. Ej, ale fajna. A to. Przysięgam, że mi zamknie kamera. Tak wygląda droga, którą idę. Chcę ponagrywać jakieś przebitki w sumie, bo nie ma za bardzo co innego do roboty. Kolejne drzewo do kopnięcia. Za duże. Chodziłem po drzewie i kopałem drzewo. To Boże, śnieg jest super. Czy to było specjalnie? Czy... Tak, to... Oczywiście, że specjalnie. Dobra, Patryk, ty mówiłeś, że to ma vibe kogoś. Mam tylko jedną, tak? Nie, pięć ma każdy. Chociaż. Nie. David Dobry. Nie. On wtedy nie był popularny i teraz podobny vibe filmów robi Ryan Trahan. Wtedy go jeszcze chyba nie znałem i nie jest to on. Ale wiem, no wiem, że to nie jest on, ale widzisz ten vibe? Tak, tak, jest taki. Jak się nazywa ten Casey Neistat? Tak? Neistat. A nie Neistat. A co, to jest twoja, twój guest? No tak mi się też, ale on chyba nie robi, nie wiem sama. Dobra. No, powiedz. No dobra, tak, to jest mój jeden kres. Tak? Hania wygrała. Wygrałam jej to! Tak. Słuchajcie, miałem taką fazę na Casey'ego i faktycznie jeszcze nie puściłem... Każdy chłop miał fazę na Casey'ego. 500! O kurwa! Specjalnie znowu? Nie. To byłoby naprawdę. I to jest wszystko, to jest film, w którym szedłem na górę i kopałem drzewa. Jak wam się podobał? Bardzo fajny film. Brakowało mi trochę fabuły. Tak, ale jak gadałeś do kamery i robiłeś i w ogóle i mówiłeś i tutaj coś tu kamera postawiłeś i przyszedłeś, to tak samo nagrywasz cały czas. A co według mnie? Zupełnie nie. Zupełnie się zmieniłeś pod względem pewności tego, co chcesz powiedzieć, nie, pod względem w ogóle kreatywności tej wypowiedzi. Tutaj mówiłeś rzeczywiście
skrępowany tym, że sam to widzisz, a teraz widać, że jarasz się tym, co mówisz i że po prostu cieszy cię to, że gadasz do kamery, bo wiesz, że gadasz do miliona osób, a tutaj ci brakowało tysiąca osób. Ale ja nie, jeszcze czekaj. Miałem bariery w głowie, bo na przykład mama była na dole i ja się wstydziłem, bo mama była i nie, no słuchajcie, nic nie można powiedzieć. Żeby nie było słychać. Według mnie głowa totalna, zaliczyłeś. Fajnie, cieszę się. Słuchajcie, kolejny film ma tytuł On naprawdę to zrobił. Wow, to już takie typowo youtuberskie. Dwie łapki w górę ma w ogóle. Jedna jest moja na bank, a druga nie wiem, czy ja. Dziewczyny! Ten ma troszkę mniej, chyba 30 par. Znowu to miejsce, w którym się wszystko zaczęło. Ale miałem gęste włosy wtedy. Ja pierdolę. Jest tak niesamowicie nudno. Ciszony. W głowie nie mieści. Lecimy tam. To już było troszkę parę dni później, jak ten śnieg topnie. O, jakie pieski! Slow-mo! Slow-mo, co? Są pieski, nie zostawiam łapki. Tak jak wy pod tym filmem. O Jezu, z maseczka. To był fest niedawno w takim razie. Bo dwa lata temu. O kurde. No znowu się odbiłeś. Patrzcie, jak sobie razy przygotowałem. Kawkę tu bardzo cztery. Czy to jest ta kawka z poprzedniego odcinka? Nie, no nowo. Nie, to było dzień później. To. Nawet mata, żeby dupka nie obmazła. Tak. O, jaki piękny kadr! Jakie piękne pięknie. Nie no, ta flaga w klejocze. No, ta flaga. Polska. Wygląda jak wklejona. A widzicie, że to jest zasada trójek. Trójpodziału tego jest. Tak. Bardzo ładnie. A po co to plunięcie było? Bardzo no, śmieszne ślady na śniegu zostawiało. Aha. Ktoś postanowił sobie, że palenie siarki to z***y pomysł. Siarki? Ale konfident. Dobrze, tak, czemu ty tak naturalujesz? Ale w sumie rozumiem, bo wszystko co było kiedyś cringe'uje tą osobę, co to robiła. Za rok będzie nas cringe'ował kanał Gen Z. Tak. Nie, a tak Kano ja mówi, że on nie może oglądać daily swojego. Ej, ale ja na przykład nie mogę oglądać twoje 5 minut. Nie, no to ja... Bo to byłaś taka niemiła tak tam. Tak. Bo jest naprawdę piękna pogoda, a już dzisiaj mamy 6 stopni. To jak taki stary z kamerą opowiadający o tym, o gdzie jest na wakacjach. Byś założył tą maseczkę, a nie, a nie nam kucharz twarz. Jedyne co bym zrobiła, jakbym zmieniła tutaj, to bardziej pocięła to, jak tak dyszysz pomiędzy zdaniami. Obchodzę zamek i wracam już do domu, bo jest 6 stopni na plusie. Mówiłeś już, ale i tak dosyć chłodno. O, super. Ładny kadr! Patrzcie to! Oh yeah! Mokra dupa. A to jest cały ty. To ujęcie lubię jakoś bardzo. Czyli to było po liceum już? No. Tak. O nie, słuchajcie, teraz jest vlog. Czy to ten pierwszy? Nie, jeszcze nie. A ile trwa? 10 minut. Brawo, już wtedy wiedział! I ma 33 wyświetlenia. Nazywa się... O, dupę, czemu? No, jak się nazywa? Vlog, czyli jak radzić sobie na YouTube bez kursu, bo to były czasy, kiedy wyszedł kurs Freeza, jak zostać YouTuberem. Żeby było zaczepnie. Konkurencje! O, dobra, ja tu się będę spijał. Dobra. Ale gdzie z tymi butami? No właśnie. Dzień dobry, więc dzisiaj taka trochę luźna relacja, jako że jest nieco luźniejszy dzień. Sam w domu byłeś? Tak. A słychać? Nie, to wszystko. Ja wiem, że nie powinno się tego pić. Od dłuższego czasu mam problem z zbyt dużą ilością kofeiny, którą przyjmuję do mojego organizmu. Od 3 lat wiem, że mam z tym problem. Boże, ale ty masz takie same gesty, serio. To z tym nosem, tu w oku, jak coś dubiesz. Ale wygląda prawie tak samo. To były 2 lata temu, to nic, prawie to nie ma żadnego tego. Próbuję robić dobrą opinię do swojej gry i udawać, że nie mam z tym problemu. Ale jest ciężko. Ej, Bartek mówi cały czas tak samo. Jesteś... To jest fajne! To jest fajne. Bo jest seksiony. No kawa, w ogóle ostatnio jako miałem nagrywałem sobie coś na... O, mama przyjechała do domu! Ale nigdy nie próbujcie czyścić matrycy patyczkami do uszu, jest to najgłupsze. Ale czemu tak cicho, nie wstydź się! O, patrzcie tu! My teraz myję głowę i to nagrywa, bo to fajne! Ja cię chwila, ojej! Patrzcie teraz, jaki slow motion będzie! Ale fala! Ciemno. Kiedy myślisz, że jesteś taki seksowny, jak to byś nie masz wszystkich, nie? Ja!
taka kwestia jest. Rzeczywiście teraz to. To jest najbardziej bezsensowne. Nie wiem, 1,5 minuty w waszym życiu to będzie. Dobra. Chciałem tylko tak powiedzieć, dobrze? Dobra. Taka kwestia jest. Gdyby było tak, że chociaż przez chwilę coś, wszystko okej, to zaraz potem jest sytuacja, trzeba. Jest jak jest, no. Co ja mogę zrobić? No to jest... Ja na maturze z polskiego ustnej. Ale tak, nie inaczej. Tak, no i jakby może być, prawda, w każdym razie. Próbuję dojść do sedna, ale... Ja nie wiem, o co... Ej, uwielbiam, jak ktoś tak robi, jakby... Co? Wiecie, i te kluski, które wczoraj, ale nie, bo wiesz... Ale za drzewem tam ale... na później, no i tak. Ale wiesz, no bywało też tak. Ale z tym tamtym pewnego czasu to wiesz, może być w prawo albo w lewo, w górę albo w dół. Ciężko powiedzieć, czy na tak, czy na nie. No, ale żarówki były git. Ale wiesz co, zależy z której strony na to spojrzysz. Bo jak pomyślisz o tym głębiej, no to nagle... Dywany! No, na przykład. Dobra, dajcie obejrzeć film! Takie coś chciałem dodać, moje przemyślenia na koniec dnia. Jakby chciałem puścić w eter taką, prawda, sytuację. Jaka sytuacja? Hemoglobina, prokrastynacja! Jedyna kreatywna rzecz, jaką dzisiaj zrobiłem, to posprzątanie pokoju. Nie, to nie jest kreatywne. No! Nie, no dobra. Kolejna rzecz, która się to nie zmienia. No. Myślałem, że to będzie lepiej wyglądać. Tymczasem wyglądasz jak imbecyl. No jako, że na dzisiaj nie miałem zbyt dużego planu, zrobiłem taki zlepek wszystkiego. Ale nie rozumiem, jak w tym filmie pokazałeś, jak być YouTuberem bez poradnika. Zapomniałem o tytule. Clickbait! Czuję się oszukany. Ale to, co Mika powiedziała, to był pocisk. Powiedzieliście na szybki koniec? Dobry film. Dobra, słuchajcie, kolejny film jest to przedostatni, jeśli mam wam puścić ten tragiczny z początku. Ten film jest filmem, który ma najwięcej wyświetleń, bo aż 75. Wow. Tytuł to najlepszy darmowy sposób na stabilizację. O, tym mieszkanie z rodzicami. O nie, Natalka, nie puszczam. Straszne, co się tutaj dzieje w tym momencie. Cringe taki. Dzień dobry. Proszę państwa, proszę zerknąć na te spektakularne warunki. Temperatura waha się od -2 do 0 stopni, do tego po... O, taka słodka pogodynka. Miłe 4 centymetry. Ale piękny widok. Piję kawę na balkonie. O, wow. Ej, to jest piękne ujęcie. Hello, Brad Pitt, Lavazza. Plan na dzisiaj? No, szczerze? Nie wiem. Pójdziesz na zamek. Zawsze musi być jakiś plan na dzisiaj. Wajbujemy. Ej, kawa i chodzenie na zamek? Nic się nie dzieje. Trzeba wiedzieć, co się chce zrobić zawsze. Nie. Zły szyk. Nie zawsze trzeba wiedzieć, co się chce zrobić, albo co się musi zrobić, albo mieć jakiś plan. Czasem chce się powojbować. Oh yeah. Zadanie na dziś. No. Podoba mi się, że wstawiałeś jakby wszystko. Robiłeś z błędów śmieszne. Myślicie sobie, chciałbym zrobić super ujęcie. Ale niestety mi się łapa strasznie trzęsie. W wieku 21 lat od zbyt dużej ilości kofeiny. Znam ten ból w każdym razie. Bierze się taki pasek, przekłada się przez szlufkę. Cyk, 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 cyk. I wkłada się tutaj kamerę. Albo ręce. Albo ręce. Można też ją wziąć, przywiązać. Robicie na własną odpowiedzialność? Zrobię się dostojny kiedyś, ja pierdzielę. Walna to! Taka ciekawostka. Koniec filmu! Ciekawostka! Ciekawostka była! To była pierwsza ciekawostka. No. To będzie ostatni dzisiejszy odcinek. To jest film, który był nagrany na początku 2021, zresztą jak wszystkie te filmy. Ma dla mnie jakąś tam wartość, no bo na samym końcu mówię takie rzeczy, które były dla mnie wtedy bardzo ważne, może dlatego się trochę stresuję. Nie wstydź się rzeczy, które były kiedyś dla ciebie ważne. Tak. Ale napierdziela, że ma na saksofonie, co? W ogóle tapeta to jest zrobiona przeze mnie. Ładna. Tapeta? Mała książeczka, którą właśnie rzuciłem w kamerę, przy okazji prawie ją wypierdzielając. Voice-over. To kalendarz na 2021 rok, który dostałem pod choinkę. Zaraz po kolacji i szampon. Ej, lubię te szampony. Fajne, co? Fajne! Jest tylko jeden problem.
pod każdym dniem mam 3,5 cm miejsca. Brzmi znajomo? Nie mam ci, że się tu cokolwiek zmieści. 2020 rok był ciężkim rokiem. Był. Z wirusa począwszy przez sytuacje prywatne, przez chwilowe zawieszenie studiów i przez cały ten rok ciężko mi było zgromadzić pozytywne wspomnienia, tak, że teraz patrząc wstecz, pamiętam tylko kilka, a chciałbym pamiętać cały... Smutno mi jak ciebie oglądam. Ale nie, nie, słuchajcie, słuchajcie, bo to jest ogólnie mega ważne, to co wtedy powiedziałem, jakby tak bardzo się sprawdza w tym, czym jest daily, zwróćcie na to uwagę. Chciałbym pamiętać cały rok i o to chodzi z moim kanałem. Mamy nagrane cały rok, nic nie przegapiłeś dziś, nic. Tak jest, zapamiętasz ten rok, na pewno... Robić ciekawe rzeczy każdego dnia, kompresować je w jedno zdanie, w jeden tytuł na YouTube, aby pod koniec 2021 roku, otwierając dowolną stronę, dowolny dzień i czytając to jedno zdanie, móc sobie go przypomnieć. Jak to wyjdzie, nie wiadomo, ale uważam, że pomysł jest ciekawy. No nie jak? Skończyłeś. Nie wyszło w notesiku, ale wyszło w daily i będę pamiętał każdy dzień. No nie musisz zapisywać tego. Nie muszę zapisywać, bo jest to daily. Teraz jak spojrzę w tył, to każdy dzień będę pamiętał, bo każdego dnia coś było nagrywane. Chciałem właśnie, żeby pamiętać ten każdy dzień, żeby móc zrobić dużo tych wspomnień. Miałem na to swój plan, ale świat powiedział, no nie, trochę inny mam plan. Długopisem zwykłym. Oh. BK. No. Był lepszy. Oby. Fajne, wzrusz taki. No, wzrusz. Fajne. Nie wiem, czemu nie chciałeś go nam pokazać, był bardzo przyjemny. No wiem, trochę dramatyzuję. Ta końcówka jest mocna, szczerze zapomniałem o tych napisach, tak naprawdę powiem bardzo fajne. Ale powiem ci, że szczerze mi się podoba ten styl filmów i jeżeli byś to chciał zachować jakby na swój kanał, który teraz będziesz prowadził, to myślę, że to by było coś, czego jakby mało jest takich kanałów w Polsce, które są tak popularne na taką skalę, które mają podobny vibe, nie? To no. Artyst połączony z komedią, jakby tym, że po prostu jesteś sobą i to jest komiczne. No, no. No to jedyny sposób, żeby się dowiedzieć, to będzie wbić na mój kanał. Zapraszamy jeszcze raz bardzo serdecznie. W końcu się to stało. Yeah. Jak przetrwałem to, to przetrwam wszystko w takim razie. Dziękuję wam jeszcze raz pięknie. Hania, jeszcze raz gratulacje za wygranie 5 stówek. Widzimy się jutro o 17:00, ja na moim kanale co tydzień. Jeszcze nie wiem, we wtorki może? Wtorki? 18:00 chcecie?